Powoli dobiega końca szczyt pielgrzymkowy na Jasną Górę. Jednym z ostatnich akcentów pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Boskiej jest rozpoczęta nowenna przed obchodami uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Częstochowa włącza się w specjalne przygotowanie do imienin Matki Bożej do uroczystości 26 sierpnia, bo od 17 sierpnia rozpoczyna się nowenna przygotowująca nas codziennie o 18:30 mszą świętą do tego święta. Właśnie na tę mszę świętą przychodzą parafie częstochowskie według wyznaczonego czasu, terminu, aby również pewnie posmakować tego ducha pieszego pielgrzymowania, ale nie zapominajmy, że również w warszawskiej pieszej pielgrzymce idzie grupa specjalna mieszkańców Częstochowy, którzy udają się do Warszawy, aby z pielgrzymką wrócić tutaj do swoich domów. Modlitwa przygotowuje do uroczystości, jakie rozpoczną się już 25 sierpnia i zakończą dzień później. Uroczysta procesja w przeddzień 25 sierpnia z archikatedry częstochowskiej tu na Jasną Górę pielgrzymuje cała archidiecezja. Serdecznie zapraszamy do udziału, później msza święta i już w samą uroczystość suma odpustowa tradycyjnie o godzinie 11. Bardzo serdecznie zapraszamy również właśnie mieszkańców Częstochowy na wspomnianą wcześniej mszę świętą o godzinie 19, bo to w ich intencji będzie ta msza święta sprawowana. Zawsze jest ona ofiarowana za mieszkańców Częstochowy. Jak gdyby to nasze podziękowanie za to, że podejmują pielgrzymów i też, że znoszą ten trud życia tu w Częstochowie, gdzie non-stop praktycznie słyszymy od rana do nocy przybywających pątników.